Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 27 maja. Wczoraj, we wtorek, przeżyliśmy kolejny zwrot akcji w rozpędzającej się tragifarsie, jaką stały się wybory prezydenckie. Postaramy się dziś, razem z Wojtkiem Szackim, opowiedzieć, co wiemy i pospekulować na temat wydarzeń, zachowań i motywacji, których się domyślamy. Wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest nieprzypadkowe, a my z góry przepraszamy za wszystkie nadinterpretacje. Dołożymy wszelkich starań, żeby spróbować opowiedzieć tę historię taką, jaką jest. Wojtku, chciałem zacząć od prologu tego naszego dramatu w trzech aktach. Prolog jest taki. Wybory 10 maja nie odbywają się, co w uchwale ogłasza PKW. Jednak strony politycznego sporu siadają do okrągłego stołu i negocjują warunki, na których mają odbyć się wybory prezydenckie. Efektem tych negocjacji ma być ustawa o wyborach mieszanych oraz konsensualnie wypracowane terminy wyborcze. Jednak niektórzy konstytucjonaliści mają wątpliwości, czy wybory mogą odbyć się przed 6 sierpnia. Opowiada o nich w mediach profesor Ewa Łętowska. Wojtku, o co chodzi pani profesor Łętowskiej? Według pani profesor Łętowskiej wyborów nie może być, ponieważ minęły już konstytucyjne terminy, które by pozwalały na ich przeprowadzenie. Konkretnie ostatnim takim dniem była sobota 23 maja. Gdyby oczywiście jeszcze uchwalić, że jest to dzień wolny od pracy, bo tak naprawdę była to jeszcze jedna niedziela wcześniejsza. I w związku z tym część prawników, a prawdopodobnie nawet większość prawników powiedziałaby, że nie da się w tym momencie zrobić wyborów, aż skończy się kadencja Andrzeja Dudy. Ewentualnie, gdyby Andrzej Duda zrezygnował ze stanowiska teraz, to można by rozpisać wybory. Ewentualnie można wprowadzić stan klęski żywiołowej, który by przedłużył tę kadencję Andrzeja Dudy i tylko w ten sposób można uratować konstytucyjne terminy. I co ty o tym sądzisz? No formalnie mają rację, tylko tutaj oczywiście problem polega na tym, że poruszamy się raz w przestrzeni prawnej, raz w przestrzeni politycznej i te przestrzenie ze sobą średnio współgrają. To znaczy PiS, mając do dyspozycji, nie bójmy się tego określenia, Trybunał Konstytucyjny, jest w stanie przeforsować dowolny termin i formalnie wszystko zostanie klepnięte i podtrzymane przez instytucje państwa, te, które tak naprawdę mają narzędzia, żeby o tym zdecydować. No i tutaj nawet gdyby wszyscy prawnicy w Polsce rozsiani po katedrach prawa konstytucyjnego powiedzieli, że jest inaczej, no to ostatnie słowo w tym sporze, już politycznym bardziej, będzie należało do PiS-u. No dobrze, Wojtku, to teraz akt pierwszy. We wtorek rano senacka opozycja zdaje się złamać ustalenia z okrągłego stołu, w którym uczestniczyli, a wręcz który zwoływali. I teraz czy możesz opowiedzieć nam, kto, jak i dlaczego łamie które ustalenia? No ja i moi koledzy i koleżanki z działu politycznego Polityki Insightu długo sobie łamaliśmy głowę nad tym, co się wczoraj działo w Senacie. I co więcej, nawet wielu naszych rozmówców nie bardzo wiedziało, co się takiego stało, że nagle opozycja w Senacie zmieniła zdanie i zaczęła podawać wątpliwość tę datę 28 czerwca. Przypominam, że to parę czy paręnaście dni temu liderzy Lewicy mówili o tym, że będą wybory 28 czerwca. I wydawali się usatysfakcjonowani tą datą, a tymczasem to ich przedstawicielka, wicemarszałek Senatu, złożyła poprawkę, która tę datę wywaliła w powietrze, gdyby udało się przeforsować poprawkę najpierw w Senacie, a później w Sejmie. No dobrze, czyli to Gabriela Morawska-Stanecka składa tą poprawkę? Wraz z wicemarszałkiem z PSL-u Michałem Kamińskim, który jest moim zdaniem istotniejszym zresztą graczem w tej grze. Do tego dojdziemy, ale zdaje się, że razem z nimi staje Tomasz Grodzki. Tak, wygląda na to, że Tomasz Grodzki został albo przekonany, albo przymuszony do tego, żeby w tę stronę pójść, czyli przedłużyć obrady Senatu. Nie zwołał ich, chociaż wszystko wskazywało na to, że Senat miał się w tym tygodniu zebrać, ale zbierze się dopiero w przyszłym. I rzeczywiście mam wrażenie, że opozycja tutaj zmieniła zdanie i zaczęła wiosłować w zgoła nieoczekiwaną stronę. Dobrze, i teraz przechodząc do aktu drugiego. Te pierwsze dwa akty są ogólnie, wydaje mi się, dosyć krótkie. O 16:00 wychodzi marszałek Witek i wydaje emocjonalne oświadczenie. My się trochę różniliśmy w odbiorze tego oświadczenia. Ty miałeś poczucie, że ona była spokojna, ja miałem poczucie, że była dosyć rozedrgana, w którym oskarża marszałka Grodzkiego o złamanie danego słowa. I teraz, czy rozumiesz, dlaczego marszałek Witek jest taka zła? Nie, tutaj do końca tego nie rozumiem, dlatego że PiS chyba i tak ma wszystko pod kontrolą. Większość w Sejmie nie jest zagrożona. Nie ma tutaj mowy tym razem o współpracy opozycji z Jarosławem Gowinem. Większość w Sejmie jest bezpieczna. I to, czy ta ustawa wejdzie w życie parę dni wcześniej, czy parę dni później, nie ma wielkiego znaczenia, poza ewentualnie skróceniem jeszcze bardziej tych wszystkich terminów wyborczych. Tak naprawdę, gdyby Senat do końca pracował nad tą ustawą, no to najbardziej poszkodowanym w sensie politycznym byłby Rafał Trzaskowski, bo to on miałby najmniej czasu na rejestrację swojego komitetu i na zbieranie podpisów. Czyli to nie jest tak, że na przykład marszałek Witek martwiła się, że jej delikt konstytucyjny będzie jeszcze większy, jeżeli zostanie przedłużony czas trwania prac nad tą ustawą w Senacie. Nie, właśnie do końca nie wiem, skąd ta konferencja prasowa. Być może chodziło po prostu o to, żeby mogły to pokazać Wiadomości, żeby to było w TVP Info, żeby nagłośnić to domniemane złamanie słowa przez marszałka Grodzkiego i przez opozycję. Być może również, żeby tam były takie wątki w tej konferencji prasowej marszałek Witek podający wątpliwość władzę marszałka Grodzkiego nad Senatem. Tam była mowa o tym, że być może koalicjanci go zmuszają do tego i to chyba nawet było nieodległe od prawdy. No dobrze, i teraz przechodząc do aktu trzeciego, zdecydowanie najdłuższego, to jest ten akt, w którym będziemy próbowali zorientować się, co się tak naprawdę wydarzyło i kto za tym wszystkim stoi. Więc moja propozycja taka, żeby spróbować rozplątać ten dziwny splot wydarzeń dnia wczorajszego. Moja propozycja jest taka, żebyśmy zaczęli od opisania kluczowych aktorów i ich motywacji. Zacząłbym może od Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Nie wiem, czy ona była aktorką pierwszego planu. Dała się, wszystko na to wskazuje, przekonać Michałowi Kamińskiemu, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Nie wiem, jakie argumenty tutaj zwyciężyły. Czy chodziło o obronę praworządności, czy o argumenty polityczne. Bo w ogóle znowu wracam do tego, o czym mówiłem na początku, czyli o tym mieszaniu się porządków politycznego i prawnego. I tu jest trochę tego porządku prawnego, trochę porządku politycznego, a jeszcze do tego są argumenty z porządku prawnego używane czysto politycznie i instrumentalnie. I myślę, że Gabriela Morawska-Stanecka dała się po prostu przekonać, że to jest najlepsze rozwiązanie i że być może uda się w jakiś sposób przewlec cały proces legislacyjny tak, żeby wyborów w czerwcu nie było, ani w lipcu, i żeby one się odbyły dopiero jesienią. No dobrze, to teraz przejdźmy do jej partnera w tych działaniach, do Michała Kamińskiego. No ja wczoraj poświęciłem lwią część dnia na próbie wyjaśnienia, co się takiego wydarzyło i wszyscy moi rozmówcy od Platformy przez Porozumienie po PiS wskazywali na to, że to właśnie Michał Kamiński był mózgiem całej operacji, że on już 2 czy 3 dni temu u Moniki Olejnik w Kropce nad i powiedział, że wybory powinny odbyć się w październiku i prawdopodobnie to on wymyślił całą akcję. Tam był po drodze jeszcze tekst w Gazecie Wyborczej, w którym wyczytałem, że w myśl tego planu to Tomasz Grodzki mógłby być osobą wykonującą obowiązki prezydenta, co mi się w ogóle nie klei z rzeczywistością. Ale to akurat chyba się nikomu nie klei z rzeczywistością, no, nawet to Tomaszowi Grodzkiemu. Ktoś to powiedział, ktoś to napisał. Ja nie rozmawiałem akurat z Michałem Kamińskim. Nie wiem, czy przyświecał mu rzeczywiście cel przełożenia wyborów. Ja nie bardzo widzę, jak Senat, nawet maksymalnie przedłużając pracę, mógłby doprowadzić do obalenia wyborów 28 czerwca. Względnie na początku lipca, o czym też pewnie za chwilę. Myślę, że Michał Kamiński użył argumentu praworządnościowego z tego porządku prawnego, konstytucyjnego, że nie da się zrobić wyborów w konstytucyjnym terminie teraz, ponieważ ten termin minął i że da się zrobić je dopiero po końcu kadencji Andrzeja Dudy. Natomiast przyświecał mu inny cel, czyli osłabienie Rafała Trzaskowskiego i pomoc Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który po wejściu Rafała Trzaskowskiego do gry spadł do drugiej albo trzeciej ligi kandydatów na prezydenta. To ja bym dopisał tutaj jeszcze jedną możliwą motywację Michała Kamińskiego, a wydaje mi się po lekturze tekstu, który ty mi podesłałeś, Stanisława Janeckiego w sieciach, w którym to Michał Kamiński jest obwiniany przez też samych ludowców o to, że kampania Kosiniaka się załamała wraz z wejściem do gry Rafała Trzaskowskiego, a Kamiński jest tą osobą, która w tym tekście, ale też prawdopodobnie w odbiorze wielu ludowców był takim głównym rozgrywającym w trakcie tych wydarzeń kwietniowo-majowych. No i że to Michał Kamiński swoimi działaniami doprowadził do sytuacji, w której ta kampania się załamała. W związku z tym teraz trochę oddaje Kosiniakowi-Kamyszowi, wsadzając kij w szprychy kampanii rozkręcającej się Rafała Trzaskowskiego. No dzisiaj obudził mnie telefon ważnego polityka Platformy, który dość złośliwie mówił o Michale Kamińskim jako o człowieku, który wmówił Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że jest skrzyżowaniem Baracka Obamy z Billem Gatesem. I że teraz w obliczu tych spadków sondażowych no coś musi zrobić, żeby ten Gates z Obamą znowu zaczęli być wyżej w tych naszych sondażach prezydenckich. Ale Platforma zachowuje raczej spokój i wczoraj niespecjalnie wiele się działo, nie wiem, po stronie kierownictwa Platformy. Wygląda na to, że oni chcą przeczekać te parę dni. Liczą na to, że Senat już w poniedziałek zajmie się ustawą, która jest w Senacie. I że zostanie ona uchwalona z poprawkami, wysłana do Sejmu i że w miarę szybko ta burza senacka przeminie. Ja też odniosłem takie wrażenie, że niektórzy senatorowie Platformy nie do końca wiedzą, co się dzieje, nie do końca są w stanie się połapać w tej wczorajszej rozgrywce. Osobą, która zdaje się, że wiedziała, co się dzieje, ale pytanie, czy miała na tym kontrolę, był marszałek Tomasz Grodzki. Jak oceniasz jego rolę w tym dramacie? No, marszałek Grodzki dał się wykorzystać, brzydko mówiąc, Michałowi Kamińskiemu. Nie wiem, czy on do końca zdawał sobie sprawę z gry, w której wziął udział. Nie musiał chyba przewlekać obrad Senatu na kolejny tydzień, wbrew wcześniejszym deklaracjom i zapowiedziom. Nie wiem, czy przekonały go argumenty przedstawione przez Michała Kamińskiego, czy też gra tutaj jakaś osobista ambicja, osobiste cele. Nie umiem tego zinterpretować. Ja bym zadał sobie dwa pytania. Jedno, które stawiałoby marszałka Grodzkiego w lepszym świetle, a drugie w trochę gorszym. W lepszym jest takie, że możliwe, że marszałek Grodzki został postawiony w sytuacji bez wyjścia. To znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym Michał Kamiński i Gabriela Morawska-Stanecka zagrozili jednością tego sojuszu opozycyjnego w Senacie i ogólnie wyforsowali rękę Tomasza Grodzkiego i on się znalazł trochę bez ruchu. To znaczy w momencie, kiedy dwóch koalicjantów mu powiedziało, tak zamierzamy zrobić i tak zrobimy, to on mógł albo doprowadzić do jeszcze większej awantury, albo stanąć razem z nimi, licząc, że prędzej czy później ta awantura sama się rozwiąże. To jest ten bardziej optymistyczny scenariusz. Ten mniej optymistyczny scenariusz jest taki, że Tomasz Grodzki mógł poczuć się urażony albo dotknięty tym, że odgrywa w tym momencie zbyt małą rolę w tym odrodzeniu Platformy Obywatelskiej i postanowił pokazać, że jednak jest on trzecią osobą w państwie, że w pewnym momencie był postrzegany jako nadzieja na odrodzenie Platformy Obywatelskiej i że trzeba się z nim liczyć. Nie wiem, czy to do końca są sprzeczne scenariusze, czy też pomysły. Myślę, że Platforma znalazła się w dość trudnej sytuacji, no bo albo mogła być spisem po jednej stronie, co by nie przysporzyło i pewnie zwolenników po stronie opozycji, no albo zrobić to, co ostatecznie zrobiła, czyli zerwać ten kruchy układ z PiS-em i zerwać ustalenia okrągłego stołu i pójść właśnie w stronę takiej dziwnej akcji z przedłużaniem prac, z tą poprawką, z dość niejasnym komunikatem. No i marszałek Grodzki wybrał to rozwiązanie. Nie wiem do końca, co on mógłby zrobić. Pewnie jeśli założymy, że to była samodzielna akcja wicemarszałek Morawskiej-Staneckiej, to być może można było odezwać się do Włodzimierza Czarzastego, który być może mógłby jakoś utemperować i zablokować ten manewr. Bo tu jest ciekawy wątek, o którym chyba jeszcze nie rozmawialiśmy. To znaczy, zdaje się, że dobiegały nas dosyć silne sygnały z lewicy, że Gabriela Morawska-Stanecka nie miała uzgodnionych tych różnych działań ze swoim klubem i ze swoją partią i że tu działała niezależnie od ustaleń całego aktywu. No właśnie, więc z tej koalicji PSL-Lewica w Senacie stroną dominującą był na pewno Michał Kamiński i Gabriela Morawska-Stanecka nie miała wsparcia swojej partii. Zresztą swojej partii ona jest z wiosny, zdaje się, więc tutaj też te łącza z SLD pewnie są słabsze. No dobrze, a teraz jeszcze chciałbym podrzucić ci taką oddzielną trochę kategorię polityków, którzy są w Senacie albo kręcą się przy Senacie. Nazwałbym ich na użytek roboczy na tą rozmowę harcownikami. Z jednej strony chodzi mi tutaj o niezależnych senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza, który niedawno związał się z kampanią Szymona Hołowni, bo nie wiem z czym innym mógłby się związać. No ogólnie związał się z Szymonem Hołownią. A dodatkowym jeszcze harcownikiem, na którego wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, jest mecenas Roman Giertych, który zdaje się, że w ostatnich dniach też poparł w mediach społecznościowych Szymona Hołownię. Bardzo warunkowo poparł. Warunkowo, ale jednak. A z drugiej strony zgaduję, że nie do końca Rafał Trzaskowski jest z jego bajki, choć nie mam tej wiedzy, ale tak jak Romanowi Giertychowi, i to wiemy, jest blisko do wielu polityków Platformy, od lewa do prawa, od Bartosza Arłukowicza po Radosława Sikorskiego, to zdaje się, że Rafał Trzaskowski nie należy do tej grupy przyjaciół politycznych Romana Giertycha z Platformy Obywatelskiej. Jak widzisz rolę tych trzech harcowników w tym naszym teatrze? Nie jest dla mnie ona jasna. Nie wiem, czy Roman Giertych miał coś wspólnego. On często w przeszłości grywał w jednej drużynie z Michałem Kamińskim. Czy było tak teraz? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Skądinąd wiem, że były jakieś relacje między częścią polityków z klubu PiS a niezależnymi senatorami, którzy przedstawiali obraz sytuacji w Senacie. Rozmawiałem wczoraj z jednym z posłów z klubu PiS i on mówił, że z kolei z kręgów, jak on to ujął, senatorów niezależnych, których zbyt wielu nie ma w Senacie, usłyszał, że PSL bardzo się cieszy z tego rozwoju sytuacji i że udało się zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu. No to mogła być Lidia Staroń. Mogła to być ewentualnie Lidia Staroń, tak. No dobrze, to teraz przeszedłbym do motywacji i nakreśliłbym trzy, które mi się wydają najbardziej oczywiste, z zupełnie różnych porządków, a zarazem zbiegające się w to samo działanie, którego doświadczyliśmy wczoraj. To znaczy, pierwsza grupa motywacji, ale też osób, które za nią stoją, to jest właśnie ta walka o literę prawa, o konstytucję, praworządność i kraj, w którym nie relatywizuje się najważniejszych przepisów. No i to jest ta grupa wokół, powiedzmy, Ewy Łętowskiej. Z drugiej strony jest coraz większa grupa przeciwników rzeczywistości popisowej, czyli platformersko-pisowskiej. I mam wrażenie, że ta grupa dostała dodatkowego dopalenia w sytuacji, w której kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej tak strasznie kaszlała i pojawiła się jakaś perspektywa przełamania tego duopolu. No i wtedy ci przeciwnicy tego popisu doszli do głosu. Tu może wymienić Szymona Hołownię, pewnie też PSL, parę osób też z okolic Platformy, ale też jakieś środowiska wokół KOD-u i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie jest trzecia grupa, której mogło zależeć na tym bałaganie. Nazwałem ich roboczo i brzmi to dziwnie, ale antymłodzi z Koalicji Obywatelskiej, czyli wszystkie osoby w Koalicji Obywatelskiej, które nie do końca są zachwycone tym, że Borys Budka wraz z Cezarym Tomczykiem, Sławomirem Nitrasem, Marcinem Kierwińskim i Rafałem Trzaskowskim zaczęli nadawać ton tej partii, a jeszcze do tego coś im zaczęło wychodzić. Tacy ludzie jak, i tego nie wiemy, ale tacy ludzie jak Grzegorz Schetyna, właśnie życzony wcześniej Roman Giertych, może Tomasz Grodzki, może ludzie wcześniej związani z kampanią Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jest dosyć duża grupa ludzi w Platformie, którzy poczuli się jednak odrzuceni i zepchnięci na boczny tor. Kiedy łączymy motywację tych trzech grup, dochodzimy do tego momentu, kiedy z różnych względów i z różnych pobudek włożony jest kij w szprychy rozpędzającego się roweru, na którym jedzie Rafał Trzaskowski, prawdopodobnie jadąc ku drugiej turze, a może wręcz ku prezydenturze. Co ty myślisz? W Platformie, mam wrażenie, od paru miesięcy toczy się spór między idealistami, powiedzmy, a zwolennikami realpolityki. A Grzegorza Schetynę zaliczasz do której grupy? No, Grzegorz Schetyna chyba jest raczej realpolitik. Ale wrócę może do tego wątku. W Platformie najpierw zwyciężyli idealiści, takich nazwijmy, i wyrazem tego zwycięstwa był bojkot ogłoszony przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, bojkot kampanii, bojkot trochę wyborów, zachęcanie wyborców, żeby nie głosowali. No i okazało się, że nie była to droga najszczęśliwsza dla partii. Być może mieli rację moralną, ale skończyło się to sondażami w okolicach 2–5% i koniecznością wymiany kandydatki. Teraz zatriumfowali z kolei realiści, którzy uważają, pewnie nie bez racji, że jakkolwiek proces wyborczy jest daleki od ideału, a warunki kampanii są dalekie od tych, które powinny panować w demokratycznym państwie prawa, no to trzeba w tych warunkach zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać, ewentualnie minimalnie przegrać. I taka jest kampania teraz Rafała Trzaskowskiego. I ta kampania bardzo dobrze się zaczęła. Po kilkunastu dniach udało się wyjść na drugie miejsce. I to bardzo wyraźnie. W tych najświeższych sondażach Rafał Trzaskowski ma już poparcie 2 razy wyższe niż Szymon Hołownia. To się powtarza w zarówno tych powszechnie znanych sondażach, jak i sondażach wewnętrznych, partyjnych. Więc pewnie coś jest na rzeczy. I ten pociąg, ty mówiłeś o rowerze, ja mówię o pociągu, jak zwał, tak zwał. I już całkiem szybko jedzie i odsadził pozostałych kandydatów opozycyjnych, którzy dysponują wolniejszymi pojazdami. I w momencie, kiedy Trzaskowski jeszcze przedstawił całkiem zgrabny pomysł uderzenia w rządzących, czyli ujawnił swoje oświadczenie majątkowe oraz swojej żony i wezwał do tego polityków PiS-u, w tym zwłaszcza Łukasza Szumowskiego i Mateusza Morawieckiego, zaczyna się zamieszanie w Senacie. On też wezwał swoich kontrkandydatów, zdaje się. I kontrkandydatów, tak. A zgaduję, że niektórzy z nich, a szczególnie jeden, może być dosyć zamożny. Mówię to o Szymonie Hołownie. Nie wiem, czy on pokazał swoje oświadczenie majątkowe. Nic mi o tym nie wiadomo, chyba nie. Ale o tym ruchu specjalnie nie było wczoraj słychać, ponieważ wszyscy zajmowali się tym, co było w Senacie, co jest jeszcze jednym argumentem za tezą, że to nie Platforma wymyśliła i nie marszałek Grodzki wymyślił całą tę akcję, tylko ktoś, kto chciał zaszkodzić Trzaskowskiemu. Więc teraz, powoli wiosłując do brzegu, chciałem sobie krótko porozmawiać o wygranych i przegranych tego dziwnego wtorku. Wstępnie mówiliśmy sobie, że w sposób oczywisty przegranym, choć pytanie jak bardzo, był Rafał Trzaskowski, bo na chwilę jego kampania się zatrzymała, a poza tym stracił dwie okazje, stracił okazję do rozpędzenia dobrego pomysłu kampanijnego, a zarazem do wykorzystania okazji, jaką było zaproszenie do Kropki nad i. Stracił też moim zdaniem Borys Budka, który wydawało się, że jakoś zapanował nad partią, poszedł do przodu, coś się zaczęło dobrego dziać, a tu jednak okazało się, że Borys Budka jednak tyłów nie zabezpieczył i że jeżeli nie będzie trochę bardziej uważny i nie będzie miał oczu wokół głowy, to same problemy mogą go spotkać. Czy zgadzasz się z tezą, że ujawniła się tu pewna słabość jednak Borysa Budki? Tak, myślę, że jeśli chodzi o zarządzanie partią, to Borys Budka jeszcze wiele się musi nauczyć. Myślę, że ma świadomość, że ta partia jest w tym momencie podzielona, że to ożywienie Platformy w związku z dobrą kampanią Trzaskowskiego, no to jest, myślę, jednak na dość krótką metę. I te problemy pozostaną. Borys Budka jeszcze długo, przynajmniej dopóki nie osiągnie jakiegoś rzeczywistego sukcesu wyborczego, będzie dość słabym liderem na tle Jarosława Kaczyńskiego czy Włodzimierza Czarzastego, chociaż oczywiście Czarzasty rządzi znacznie mniejszą partią, ale... No i wielu sukcesów wyborczych też, zdaje się, że nie odnotował. Też jeszcze sukcesy wyborcze przed nim, tak. Ale Borys Budka rzeczywiście nie może zaliczyć tego wczorajszego dnia do specjalnie udanych. Przy czym no, my rozmawiamy w środę i za 2–3 dni to wszystko może się mocno zdezaktualizować. Nie wiem, na ile to trafi do szerokiej rzeszy wyborców. Sądzę, że tak summa summarum to nie będzie coś, co zatrzyma pociąg czy też rower Trzaskowskiego i że nagle się nie zaczną sondaże, w których Trzaskowski zacznie być doganiany czy wręcz wyprzedzany przez Hołownię, no to była taka nieprzyjemna dla prezydenta Warszawy sytuacja, z której pewnie powinien wyciągnąć jakieś wnioski, z ostrożnością patrzeć na to, co się dzieje w Senacie. Dobrze, ale Wojtku, bo moim zdaniem, i to przechodzimy trochę do epilogu, czyli do tego, co z tego wynika. Ale moim zdaniem to, co się wczoraj wydarzyło, to, że ujawniła się dosyć duża słabość kampanijna Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego. To znaczy, mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski jest dosyć dobrze przygotowany na zderzenie się z otwartą przyłbicą, z machiną propagandową PiSu, jest przygotowany na pytania, które są mu zadawane przez TVP Info, jest prawdopodobnie też przygotowany na brudną kampanię i na wszystko, co idzie na niego od frontu. Natomiast to, gdzie moim zdaniem Rafał Trzaskowski i Koalicja Obywatelska jest odsłonięta, to są tyły, to znaczy kwestia mobilizacji elektoratu, bo dosyć łatwo, wydaje mi się, będzie PiS-owi zrobić coś, co będzie wskazywało na jakieś manipulacje wyborcze, kombinowanie z tym czy tamtym aspektem tych wyborów, no bo żyjemy w dosyć dużym bałaganie przedwyborczym i tak pewnie będzie. I z różnych względów i na różne sposoby, różne osoby, które nawet możliwe, że będą dobrze życzyły Rafałowi Trzaskowskiemu, mogą przekraczać taki swój próg przyzwoitości i w pewnym momencie się demobilizować, uznając, że nie chcą legitymizować tych wyborów i brać udziału w tym przedsięwzięciu wyborczym. I to może spowodować, że Rafał Trzaskowski będzie miał problem ze zmobilizowaniem swojego elektoratu, a zarazem będzie musiał jakoś znaleźć na to odpowiedź. Ja nie widzę tutaj problemu, o którym ty mówisz, czyli mobilizacji, czy też niewystarczającej mobilizacji elektoratu Platformy. Sądzę, że Trzaskowski zdoła zmobilizować, zachęcić do głosowania na siebie, a nawet wzbudzić jakiś entuzjazm wśród tych wyborców. I te rosnące sondaże tego dowodzą. Również taki ogólny ton w mediach społecznościowych, odwołuje się trochę do mojej bańki twitterowo-facebookowej, jest taki, że Trzaskowski jest super i głosuje na Trzaskowskiego. Nie widziałem tego nawet na początku kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie mówiąc o jej smutnym epilogu. Więc ja nie widzę tutaj zagrożenia. To, co się stało wczoraj, z kolei może być źródłem innych zmartwień kandydata Platformy, czyli co się będzie działo na linii Rafał Trzaskowski-Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski-Władysław Kosiniak-Kamysz. Im słabszy będzie Kosiniak-Kamysz, przy czym on i tak zachowa te kilka procent, które może się okazać bardzo ważne w drugiej turze, tym myślę gorzej będzie na linii PSL-Platforma. Co będzie wykorzystywał PiS, żeby przekonywać wyborców PSL-u i Kosiniaka-Kamysza, żeby w drugiej turze nie głosowali na Rafała Trzaskowskiego. I każda taka awantura na zapleczu sprzyja powstawaniu wzajemnej niechęci, animozjom i tak dalej, braku zaufania między liderami i tym trudniej będzie odbudować to później i w drugiej turze doprowadzić do powstania jakiegoś frontu na rzecz Trzaskowskiego, w którym ci kandydaci pokonani przez niego opozycyjni będą rzeczywiście angażowali się w jego kampanię. Ja tego zupełnie nie wiem, ale czy nie uważasz, że w momencie, w którym Ewa Łętowska, Andrzej Rzepliński i przykładowo Adam Strzembosz, zupełnie strzelam i nie wiem, że tak jest, ale by wezwali do bojkotu, nie uważasz, że to zaboli kandydata Koalicji Obywatelskiej i osłabi tę kandydaturę? A zrobił tak? No mam wrażenie, że to, co się wczoraj wydarzyło, to się zaczęło od tych konstytucjonalistów, od tych idealistów, którzy uważają, że te wybory nie będą zgodne z literą prawa, w związku z tym nie powinno się brać w nich udziału. Wiesz, to może kosztować 1, 2, 3%, no, ale to mogą być naprawdę ważne procenty. Ja jestem bardzo ciekaw, czy oni zdobędą się na taki głos. Sądzę, że nie, ale mogę się oczywiście mylić. Sądzę też, że te czołowe ośrodki medialne sympatyzujące z, chyba bardziej już z Platformą i Trzaskowskim niż z Szymonem Hołownią, tak to mi się wydaje, są zainteresowane, żeby jednak w tych wyborach uczestniczyło jak najwięcej osób. Ale to jeszcze na koniec. Zadam ci pytanie o właśnie tą drugą rzecz, która mnie tu nurtuje i która mnie uderzyła w ciągu wczorajszego dnia, to jest ta partia antypopis. To znaczy w sytuacji, w której jest oczywiste, że dla dwóch największych partii bardzo opłacalną strategią jest pójście w maksymalną polaryzację i widzimy to. I to jakby mówią sztabowcy, widać to w mediach państwowych, widać to w internecie i tak dalej, no to wszyscy inni uczestnicy tego wyścigu muszą się zastanowić, co zrobić. I to jest pytanie, w jaki sposób takie osoby jak Michał Kamiński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Roman Giertych, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak. W jaki sposób te osoby mogą wysadzić jednak tą narrację kampanijną, że my walczymy w Polsce, o Polskę pisowską albo antypisowską, którą jest Polska Platformerska. Znaczy, co oni innego mogą zrobić, w jaki sposób oni mogą próbować to rozbić. I moim zdaniem w tych mediach jest jednak sporo osób, które nawet to nie chodzi o to, że one wolą PiS od Platformy, wręcz przeciwnie, ale podejrzewam, że jest sporo osób, które uważają, że Platforma z PiS-em wygrać nie potrafi. I w związku z tym jedyna szansa i nadzieja dla Polski to jest przykładowy Szymon Hołownia albo ktokolwiek inny, kto jest w stanie wywrócić ten stolik i doprowadzić do sytuacji, w której duża porażka Platformy spowoduje, że ta Polska się zmieni. I to jest ta energia, która się wytwarza. Ja nie wiem, czy to jest energia. Ja wiem, że są takie głosy i też na poparcie ich są cytowane sondaże dotyczące drugiej tury, w których zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz wypadają lepiej niż Rafał Trzaskowski w pojedynku z Andrzejem Dudą. No tylko kłopot jest taki, że najpierw jest pierwsza tura, a potem druga tura, a nie odwrotnie. I to się nie zmieni. Te wybory są bardzo dziwne. Jeśli do nich w ogóle kiedyś dojdzie, to i tak będą dziwne, ale nie aż tak dziwne, żeby pierwsza tura była poprzedzona drugą turą. I dlatego uważam, że nawet jeśli takie głosy są, nawet jeśli wielu siłom politycznym, a także graczom zależy na tym, żeby doprowadzić do wywrócenia się pociągu Trzaskowskiego, to się po prostu nie uda. Dlatego, że zbyt silny on się stał już w pierwszych tygodniach kampanii i zbyt wielkie nadzieje chyba rozbudził wśród wyborców antypisowych na to, że ktoś może pokonać Andrzeja Dudę. Ja nie wiem, czy te nadzieje są spełnialne. Wiele wskazuje na to, że jeszcze nie. I ja nie jestem przekonany co do tego, że Rafał Trzaskowski te wybory może wygrać. Ale trochę jest tak, że z faktami nie można dyskutować. No, nic nie wskazuje na to, żeby Szymon Hołownia albo Władysław Kosiniak-Kamysz mogli się w jakikolwiek sposób odbudować i wrócić do tego poziomu, w którym mogliby myśleć o wejściu do drugiej tury. Nie sądzę, żeby mogło się stać cokolwiek, co im taki powrót umożliwi. Tutaj jest oczywiście osobna kwestia osobnego kandydata, czyli Krzysztofa Bosaka, który na tych wszystkich partyjnych sporach ewidentnie rośnie. Rośnie też na nastrojach gospodarczych. Nie wiem, jak wysoko urośnie. Nie wyobrażam sobie, żeby on mógł na tym urosnąć tak, żeby wejść do drugiej tury. Ale sądzę, że skończy te wybory nawet być może na trzecim miejscu, ewentualnie na czwartym, gdzieś w okolicach Szymona Hołowni. Myślę, że pokona zarówno Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i Roberta Biedronia i że to będą wyborcy, którzy odegrają największą rolę w drugiej turze. Muszę powiedzieć, że zgadzam się prawie z każdym słowem, które wypowiedziałeś w tej ostatniej swojej wypowiedzi. Jedyne, co bym do tego dodał, kończąc i już Państwu dziękując za wysłuchanie tej przydługiej rozmowy, to jest, że te nadzieje są spełnialne moim zdaniem tylko i wyłącznie w scenariuszu, w którym będzie taka pełna, totalna mobilizacja i też głębokie przekonanie, że te wybory są do wygrania. W sensie, że te nadzieje mogą się stać samospełniającą się przepowiednią. Natomiast takie dni jak wtorek jednak oddalają obóz liberalno-opozycyjny od tak naprawdę czegokolwiek, ale szczególnie od zwycięstwa w tych wyborach prezydenckich, bo im więcej będzie kłótni, im więcej będzie demobilizacji, tym trudniej będzie pokonać nadal jednak bądź co bądź silny PiS i Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.